Czołem! Ja nazywam się Peter Bielack i zapraszam Was na pierwszy epizod w czwartym sezonie Flash Time. Dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, przypomnę, że Flash Time to jest studyjne spotkanie przy lampach błyskowych dla fotografów na każdym stopniu zaawansowania. I moją prywatną ambicją jest to, by nie tylko początkujący mogli coś ciekawego usłyszeć, zobaczyć i po prostu się czegoś nauczyć, ale też, żeby średnio zaawansowani też wyszli z oglądania naszego filmu z jakąś dodatkową wiedzą. Dzisiaj zaczynamy nowy sezon Flash Time i nowy sezon będzie miał troszeczkę inną formułę. Ja mam nadzieję, że w komentarzach tam, wiecie, pod filmem dacie mi znać, czy taka formuła Wam odpowiada, czy ona się sprawdza i czy jest fajna, dlatego że dzisiaj będę Wam chciał pokazać dużo technicznych rzeczy. Nie wiem jak Wy, ale ja głównie fotografuję w studio, więc dzisiaj jesteśmy w ten studio w Lublinie, w miejscu, w którym jest wszystko dla nas fotografów. Ten studio w tej chwili tak zupełnie na marginesie powiększyło się o jedno dosyć duże pomieszczenie. Co prawda my dzisiaj tam nie będziemy robić sesji, bo dzisiaj zrobimy sesję tak samo jak klasycznie, czyli w tym pomieszczeniu, gdzie są tła rozwijane, ale ten studio jest coraz większe, coraz potężniejsze, więc ja mam dużą przyjemność, że stąd mogę prowadzić swoje audycje i swoje filmy. I teraz, wszystko to, czego dzisiaj będziemy używać na sesji, leży za mną na stoliku. Tu jest w zasadzie wszystko, czego dzisiaj będziemy używać, oprócz tego jednego tła, które tam zwinięte jest z tyłu. A wszystko, co przynieśliśmy w jednym dużym kufrze od Avengera. I ja Wam teraz powolutku pokażę element po elemencie, żebyśmy mieli pewność i tą świadomość, że ja jestem w studio i robię swoje rzeczy, ale jak Wy zobaczycie to, co ja robię i potem pójdziecie do jakiegokolwiek innego studia, gdzie będzie sprzęt Manfrotto, a przypuszczam, że tak właśnie będzie, będziecie potrafili się tym wszystkim posłużyć. Więc nie przeciągając, idziemy za stół i ja Wam pokażę rzecz po rzecz. Tak jak Wam powiedziałem, dzisiaj będziemy używać tych rzeczy, które są na tym stole, plus oczywiście tła. Tych rzeczy i tylko tych rzeczy i jak zobaczycie, będziemy mogli zrobić z małej lampy, która świeci bardzo ostrym światłem, jak to każda mała lampa, zrobimy światło miękkie. I w zasadzie tematem przewodnim dzisiejszego filmu będzie budowanie miękkiego światła. Tylko nie pójdziemy na łatwiznę i nie weźmiemy po prostu wielkiego softboxu, choćby takiej Octy 150, która stoi za mną, tylko zrobimy coś. Zrobimy naprawdę coś fajnego z tej wielkości dyfuzora. I tak jak mówiłem, z małej lampki, która świeci dosyć ostrym światłem, bo jest po prostu mała. Ale generalnie nawet jeżeli byłaby to duża lampa studyjna i miała 500 watosekund, to też będzie ostre światło, dlatego że goła lampa, znaczy lampa z gołym palnikiem, zawsze będzie świecić ostrym światłem. Naszą lampą błyskową dzisiaj będzie Profoto A2. To jest taka lampka, jak widzicie, no nie mam banana dla skali, dla porównania, ale widzicie, to jest mała lampa i można śmiało powiedzieć, że to jest speedlight na sterydach. Dlaczego mówię na sterydach? Dlatego, że klasyczny speedlight ma powiedzmy tam 60-65 watosekund, a tutaj jest 100 watosekund. Nie jest to dużo więcej niż speedlight, ale ta lampa ma kilka takich fajnych, ciekawych właściwości, które będę Wam miał okazję pokazać, jak nie dzisiaj, to przy kolejnej okazji. I teraz, co mamy więcej? Na stoliku leżą dwa cystandy. Na stoliku leżą dwa cystandy, to znaczy mamy dwie duże kolumny plus dwa zestawy rozkładanych nóg. Cestand jest dla mnie taką naprawdę bardzo ważną częścią rynsztunku takiego studyjnego, chciałem powiedzieć bitewnego. I od rozkładania cestandów zaczynamy z Mateuszem każdą sesję. Czy to robimy tak jak dzisiaj Flash Time, czyli w zasadzie takie pro publico bono i zabawy dzisiaj dla fanu, czy robimy komercyjne sesje. Wchodzimy, rozkładamy cestandy, bo wiadomo, że one będą potrzebne. Ja Wam za chwilkę też pokażę, jak taki cestand należy rozłożyć, jak należy na niego nałożyć fajkę i dlaczego tak, a nie inaczej. Dodatkowo będziemy mieli taki statyw, który jest statywem Manfrotto, który nazywa się Nano. To znaczy, wiecie, można go przyczepić wręcz do plecaka. To jest mały statyw i on będzie takim statywem, który będzie nam podtrzymywał blendę pod brodą modelki. To tutaj, co mam, to jest takie akcesorium Manfrotto, które nazywa się Halo Compact. I Halo Compact to jest blenda albo dyfuzor, znaczy w zasadzie to jest dyfuzor, czyli blenda, ale może też być wersja, znaczy jest też wersja jako reflektor i to jest taka 85-centymetrowa obręcz, na której nakłada się dyfuzor o średnicy mniej więcej 82 cm i pakuje się to do takiego pudełeczka. Też Wam pokażę, jak będziemy to wyciągać. Będziemy używali dwóch superklampów. Superklampy Manfrotto to jest
To się nazywa Manfrotto 035. Super Clamp to jest rzecz, którą ja Wam zaraz pokażę z bliska i to jest takie akcesorium, które jest absolutnie w każdym studio i musicie się umieć tym posłużyć. I żeby dzisiaj zobaczycie, do czego to służy. Mamy kilka rodzajów trzpieni i mamy jeszcze coś, co się nazywa magiczne ramię, czyli Magic Arm. To jest też kolejny akcesorium Manfrotto, którego dzisiaj będziemy używać. Ja Wam te wszystkie akcesoria będę pokazywał nie tak, że stoję za stolikiem i pokazuję, tylko oczywiście w momencie, w którym zaczniemy robić zdjęcia, pokażę Wam to krok po kroku. I mamy jeszcze jedno takie wielkie, magiczne urządzenie, które jest w tym pokrowcu. I to tutaj nazywa się triflektor. Jak sama nazwa wskazuje, triflektor składa się z trzech części, a w zasadzie z trzech reflektorów. I podczas warsztatu, który miałam przyjemność prowadzić na ostatnim festiwalu Fotoforma, pod brodą mojej modelki, kto był i widział, albo kto nie był i nie widział, może zobaczyć to na moich relacjach na Instagramie, a w zasadzie we wpisach na Instagramie, jest to takie urządzenie, które składa się z trzech niezależnych paneli odbijających światło. Czyli zamiast pod brodę modelki wsunąć jedną blendę i tam próbować wyczarować blik w oczach, będziemy mieli jedną blendę pod spodem oraz dwie blendy, które będzie można regulować dosłownie, nawet niezależnie po lewej i po prawej stronie modelki. Z takich rzeczy, które dzisiaj będą bardzo ważne i będą brały udział w naszej sesji, to oczywiście będzie aparat Canon EOS R5 i obiektyw 105 ze światłem 1.4. Rzecz jasna, nie będziemy używać przysłony 1.4, chociaż kto wie, możliwe, że tak właśnie zrobimy. Dzisiaj fotografujemy Canonem i obiektywami Sigmy. Ja mam ze sobą moją wierną 85. Teoretycznie nie planuję jej dzisiaj używać. Nie planuję jej dzisiaj używać, ale jak widzicie, mam ją ze sobą, chociaż ona swoje waży, dlatego że to jest obiektyw taki, że jeżeli wszystko inne zawiedzie, to ten obiektyw zawsze dowozi robotę do końca. I mamy 35. 35 nie wiem, czy będziemy używać na flash time, ale pomysł jest, żeby potem zrobić kilka zdjęć, które zobaczycie w relacjach. I to jest, słuchajcie, wszystko, co my tutaj mamy. I ja teraz po kolei będę to wszystko rozkładał i pokazywał Wam z detalami, jak się tym należy posłużyć, a w zasadzie, żeby zamknąć usta niedowiarką, pokażę Wam, w jaki sposób ja się tym posługuję, a Wy będziecie mogli się zastanowić, czy to jest dobry sposób, czy to nie jest dobry sposób, może macie inny sposób. Jeśli tak, to wiecie, tam sekcja komentarzy należy do Was. I w tym miejscu, zanim przejdziemy do całości, moja ogromna prośba, słuchajcie, like, sub, dzwonek, to jest dla mnie ważna sprawa, wiecie, jak to działa. Potrzebuję tego, żeby wiedzieć, że to, co robimy tutaj wszyscy, jest dla Was istotne i warto po prostu się dla Was starać. Także like, sub, dzwonek, w tej chwili możecie to zrobić, a my zrobimy malusieńką przerwę na przearanżowanie i zaraz Wam pokażę, jak się będziemy zabierać do rozkładania sprzętu. Zacznijmy od tego, czym jest C-stand, jak się go rozkłada i jakie są ich odmiany. Generalnie statyw typu C-stand składa się ze statywu oraz takiej poprzeczki, którą najczęściej można kupić w tak zwanym komplecie, czyli jako zestaw kit. Po polsku kit nie kojarzy się dobrze, ale mówmy się, że to chodzi o zestaw. I teraz, nogi od C-standu mogą być albo zdejmowane i ja takie lubię najbardziej, bo mi najłatwiej jest podróżować z takim statywem. I takie nogi właśnie mogą być odczepiane i słuchajcie, one mają swoją wymowę, bo ważą pewnie prawie 3 kg i rozkładanie ich polega w prosty sposób. Przytulasz do siebie, jeżeli jesteś praworęczny, nogi w lewą stronę, przytulasz do siebie, prawą ręką pchasz najpierw najdłuższy i tam jest taki, ewidentnie widzicie, taki zatrzask, który zaskakuje. Hyc, hyc, tego się nie da pomylić, tego się nie da źle zrobić, hyc, i to są rozłożone nogi. Rozłożone nogi, które mają na środku oczywiście otwór centralny na kolumnę, którą włożymy tutaj i dokręcimy śrubą. I teraz tak, ja sobie zostawię te nogi. Zauważcie, że każda noga ma inną wysokość. Ja to jeszcze raz złożę i Wam pokażę. Każda z tych nóg jest na innej wysokości i to jest bardzo ważne, że rozkładając C-stand, planujcie rozkładać C-stand tak, by ta najdłuższa noga była zawsze w kierunku, w którym będziecie wieszać jakikolwiek ciężar na nim. Czyli tak, stawiamy tutaj kolumnę, znaczy stawiamy nogi, bierzemy kolumnę. I teraz, to jest kolumna. Kolumna składa się oczywiście z tego miejsca, które wsuniemy w nasze nogi oraz z kilku takich segmentów, które będzie można wyciągać, podnosić do góry. Co jest ważne przy montowaniu C-standu do kolumny? Otóż wszystkie metalowe elementy, w sensie wszystkie metalowe pokrętła, dlatego że część pokrętła jest tylko metalowa, a część będzie pokrywana dodatkową gumą, wszystkie metalowe elementy zawsze mamy po lewej stronie. Czyli wkładamy kolumnę tak, by metalowe rzeczy były po lewej stronie. Ja w tej chwili zakręcę kolumnę i to już jest zamontowany C-stand. Ja w tej chwili mógłbym go wyciągać do góry. Od razu w tym momencie, jak jesteśmy
to warto wspomnieć, że kiedy się już cestant rozłoży, to wyciąganie cestandu, znaczy rozkładanie tego statywu, zawsze powinno się zaczynać od tej górnej beleczki. Nie od tej dolnej, tylko tej górnej. Ja wiem, że większość ludzi jest przyzwyczajona do tego, że woli zacząć od tej solidniejszej, niby się wydaje, tej dolnej części, ale w przypadku cestandu to nie ma znaczenia. Dlaczego tak jest? Kiedy podniosę sobie statyw najpierw od górnej poprzeczki i podniosę światło gdzieś wysoko, kiedy potrzebuję podnieść jeszcze trochę wyżej, wtedy mam tutaj dodatkowy margines. A taki cestant można podnieść prawie chyba na 3 metry. Dobra, i teraz najważniejsza rzecz dla mnie, dlaczego cestant jest po prostu absolutnie przegenialny, dlatego że w zestawie do kolumny i tych nóżek jest jeszcze poprzeczka. Poprzeczka składa się z dwóch elementów. Jest poprzeczka z jednym uchwytem, który w przypadku Avengera jest zamocowany na stałe, na jednym końcu, oraz czegoś, co się nazywa uchwyt gripowy. Uchwyt gripowy zakładamy na cestant, pamiętacie, metalowe pokrętło z lewej strony, zamontujemy go, a po prawej stronie mamy duże pokrętło z taką wygodną gumową otoczką z wygodnym uchwytem. I teraz, tutaj jest cały szereg otworów o różnych średnicach i my musimy sobie wybrać, który ten otwór będzie pasował średnicą do fajeczki, którą teraz będziemy wsuwać tutaj, żeby stworzyć jedną całość, jedną płynącą całość, to znaczy cestant, nogi, statyw i uchwyt gripowy. I teraz, to jest fajeczka. Fajeczka od cestandu, jak mówiłem, składa się z pręta, który ma 100 cm długości i głowicę gripową na jednej stronie. I teraz, kusi, żeby wsunąć fajkę tak, by lampę przyczepić tutaj. Ja sobie to teraz przekręcę na bok, żeby wam pokazać, o czym ja mówię. Kusi tak, by mieć, ta średnica po prostu pasuje do tego, żeby tu zawiesić lampę i tą lampę można tu wsunąć, tą lampę można tu zasunąć. I teraz, w przypadku tej mojej maleńkiej lampy nic by się nie stało, po prostu to będzie trzymało absolutnie pewnie, ale gdyby to była większa lampa, a na większą lampę oczywiście założyłbym duży modyfikator, wtedy ten modyfikator razem z lampą zacznie się osuwać w dół. I wtedy człowiek niedoświadczony zaczyna się denerwować, dlaczego tutaj jest wszystko okrągłe i dlaczego ja tego nie mogę dokręcić. I tutaj widać, że nie tylko ja kiedyś próbowałem tutaj dokręcić troszkę mocniej, chociaż skąd tutaj to otwór, nie wiem. W każdym razie, można znaleźć w internecie takie porady, na przykład, żeby spiłować z jednej strony tutaj na płasko i wtedy można to założyć, dokręcić i to wtedy trzyma. I przyznam się, że w jednym z dwóch moich prywatnych cestandów, które posiadam, właśnie tak zrobiłem. A dopiero potem dotarło do mnie, że ktoś, kto to wymyślił ponad 100 lat temu, wiedział, co robi i to nie jest przypadek, że z jednej strony jest głowica znowu gripowa, a z drugiej strony jest to w ten sposób. Dlatego, że tą lampę, którą będziemy mocować, należy zamocować w ten sposób. To znaczy, tutaj będziemy mieli głowicę i to w tej głowicy zamocujemy lampę. Z cestandem jest jeszcze jedna taka historia, że nie trzeba zaciskać go z całej siły, wiecie, aż spuchną ręce. Tutaj w ten studio ktoś ma bardzo mocny uścisk, nie wiem czy ogląda nasz film, ale naprawdę nie trzeba zaciskać tak mocno cestandów, żeby potem nie można ich było rozłożyć. I teraz, w jaki sposób tutaj zamocujemy lampę? Otóż do tego jest specjalny element. Owszem, to jest kolejny element, który po prostu do zestawu trzeba kupić, ale za to ten element, zauważcie, to jest taki czpień, na który tutaj zamocujemy lampę, zakręcimy, więc ona nie spadnie, ale z drugiej strony jest kołnierz. I ten kołnierz, słuchajcie, nabiera znaczenia, zwłaszcza w tych momentach, w którym wieszamy lampę, która kosztuje naprawdę wymierne pieniądze. Lampy Profoto kosztują wymierne pieniądze i to też jest powód, dla którego ja to przywiozłem. To oczywiście w ten studio są takie rzeczy. Teraz, jak to działa? Chodzi o to, że kiedy wsuniemy tutaj ten uchwyt, ten nasz przypień, nawet jeżeli poluzujemy go do obracania, to on nie spadnie w drugą stronę. On nie spadnie w drugą stronę i lampa nam nie wypadnie w dół. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby ta lampa nam nie wypadła. A jeżeli chcemy lampę zamocować od góry, zakładamy, spróbujmy zamocować lampę. Hop, teraz tutaj musimy dokręcić. I teraz mamy zamocowaną lampę, która ma teraz podwójny system, tak jakby możliwości tego przekręcania się na bok. Raz, wystarczy tutaj złapać, odkręcić troszkę cestant i możemy przekręcać lampą, nawet dużą lampą z beauty dishem czy z softboxem i oczywiście możemy też ruszać samą lampą. My dzisiaj będziemy się posługiwać
tym całym zestawem dokładnie w ten sam sposób, jaki to tutaj teraz zmontowałem. Zrobimy jeszcze troszeczkę poprzeczkę. Prawdę mówiąc, gdyby ta lampka była jakkolwiek większa, na nogi C-standu powinniśmy założyć worek z obciążeniem, żeby mieć pewność, że to się nie przewróci. Zwłaszcza w dużych produkcjach, tam gdzie jest tłum ludzi i dużo ludzi się przekręca, znaczy tam gdzie dużo ludzi przewija się po sali, ważną sprawą jest to, by zapewnić bezpieczeństwo. Wiecie, pomijając, że to kosztuje swoje wymierne pieniądze, to jak komuś spadnie na głowę, to jest jeszcze mniej przyjemne. Kolejnym akcesorium, który chcę Wam pokazać, to jest bardzo, ale to bardzo ważny drobiazg. To jest właśnie Manfrotto 035, czyli Super Clamp. I Super Clamp, jak sama nazwa wskazuje, jest, pomijając to, że jest super, jest klampem. Klampem, czyli uchwytem. Generalnie można to wsunąć na półkę i zakręcić, a od spodu jest dziurka, w którą można wsadzić jakiś uchwyt, albo można to przyczepić, jak pewnie się domyślacie, do kolumny C-standu. Można to przyczepić górą, dołem, można to przyczepić bokiem. Wszędzie tam, gdzie potrzebujecie trzpienia, który ma na przykład gwint albo jakikolwiek inny uchwyt, posługujemy się w studio superclampem. I teraz, superclamp, oprócz tego, że tutaj ma taką korbkę, którą po prostu regulujemy uchwyt tego rozwarcia naszego klampu, z drugiej strony ma podwójnie blokowany otworek. I teraz, to, że jest śrubka, bo wiadomo, skoro jest otworek, prawda, dokręcamy śrubę i blokujemy, ale jest też jedna rzecz taka, którą należy wcisnąć. I to jest taka blokada, żeby wsadzić tam cokolwiek do środka, trzeba tą blokadę najpierw docisnąć i dopiero wtedy można nam wsunąć element i dopiero wtedy możemy dokręcić. Pokażę Wam kilka takich przykładowych elementów, bo na przykład do superclampu możemy wsadzić zwykły trzpień, taki absolutnie zwykły trzpień. Zobaczcie, normalnie on nie wejdzie. Muszę wcisnąć ten przycisk tutaj, po wciśnięciu w środku zwalnia się. Po wciśnięciu przycisku w środku po prostu przesuwa się, zwalnia się ta zapadnia. Wtedy mogę wsunąć nasz szpień, wypuścić. On już w tej chwili nie wypadnie. Lata, jest niestabilny, ale nie wypadnie. I teraz mogę go zakręcić do pierwszego oporu i on siedzi pewnie. I teraz mogę to przyczepić, mówię, do półki, z boku. Tutaj będzie coś, na co mogę zamocować lampę i nawet dosyć spory ciężar. Teraz tak, ja to zdejmę, bo zauważcie, że to jest taki klasyczny trzpień do statywów oświetleniowych. Do akcesorium typu Super Clamp są dedykowane trzpienie. Te dedykowane trzpienie mają taki ośmiokątny, graniasty ten koniuszek, dlatego że tak samo tutaj. To nie jest okrągły otworek, tylko on jest kęciasty. I teraz, jeśli wsadzimy tego typu otworek, to znaczy, jeśli wsadzimy do superclampa tego typu końcóweczkę, czyli taką dedykowaną, to mamy dużo większą powierzchnię, muszę sobie otworzyć szerzej, mamy dużo większą powierzchnię takiego, jakby to nazwać, styku miejsc pomiędzy metalem a superclampem i to trzyma się dużo pewniej. To oczywiście to też ma swój kształt, więc jak tu coś założymy, nawet nie za mocno dokręcimy, to już nam nie spadnie, bo widzicie ten kształt. Ja to teraz odkręcę, wyciągnę i pokażę Wam, do czego my to dzisiaj użyjemy. Dzisiaj będziemy używać takiego trzpienia aluminiowego, który jest właśnie, oczywiście jak widzicie, już będziecie wiedzieć, jeśli trzpień z jednej strony ma uchwyt na lampę, czyli takie wyżłobienia, a z drugiej strony jest graniasty, to znaczy, że to jest akcesorium do superclampu. Wsadzamy to do superclampu, zakręcamy i to jest taka rzecz, która wystaje dosyć dużo i my dzisiaj użyjemy tego w sposób, który nie jest takim, nie jest ortodoksyjnym sposobem, to znaczy powiesimy na to tło rozwijane za pomocą tej drewnianej beleczki, która jest z jednej strony tła. I tak naprawdę tło powinno się wieszać na przykład takim uchwytem do wieszania tej właśnie matelini, to się nazywa, zdaje się, taki klamp matelini, ale prawdę mówiąc, super klampy do tej pory sprawdzają się świetnie, więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy tego nie zrobić. I teraz, mam przygotowany C-stand, oczywiście nogi, kolumna, wiadomo, metalowe pokrętła są z lewej strony, te gumowane są po prawej. Mam przygotowany tutaj uchwyt i teraz w grip, czyli w naszą głowicę gripową wtykam nasz klamp i teraz mogę sobie to dokręcić. Zobaczcie, kiedy ja tutaj będę chciał wsadzić beleczkę i mogę regulować na przykład nachylenie tego, ale mogę też regulować kąt, za pomocą tej głowicy mogę zrobić tak, żeby mieć pewne, że jak sobie zacisnę, żebym nie zniszczył sobie mojego tła. A umówmy się, że takie ręcznie malowane tła mają swoją wagę, mają swoją wymowę, ale mają też swoją cenę, więc warto o nie dbać. Oczywiście w momencie, w którym będziemy zakładali
szło na cestant, na pewno powiesimy tutaj worek z piaskiem. I a propos worków z piaskiem, zaczyna się wieszanie od najwyższej nogi. Dlaczego tak jest? Dlatego, że człowiek intuicyjnie pomyślałby tak, skoro będę po tej stronie obciążał statyw, no to powieszę obciążenie z drugiej strony. I tak się robi w momencie, kiedy wiesza się obciążenie na fajce, ale cestant, jego nogi mają taką konstrukcję, że największą wyporność, największą odporność na wieszenie ciężaru mają na tej najdłuższej nodze. Po zawieszeniu na wysokiej nodze, po zawieszeniu worka z piaskiem, i to może źle zabrzmi, ale należy go kopnąć. Należy go kopnąć i zobaczyć, czy on się buja. W momencie, w którym się buja, to znaczy, że worek z piaskiem dociąża statyw i ciągnie go do ziemi. Gdyby się przestał bujać, albo gdyby się w ogóle nie bujał, na przykład powieśmy go na niskiej ziemi, znaczy na niskiej nodze, ja teraz go kopnę, no i on, wiecie, on leży na ziemi. Co mi z tego, że worek z piaskiem leży na ziemi, on nie trzyma statywu. Ale wieszamy go oczywiście tutaj, kopniemy, widać, że się rusza, to znaczy, że prawidłowo jest założony, widać, że jest prawidłowo założony i możemy w tej chwili przystąpić do rozwijania i wieszania tła. To jest moje ręcznie malowane tło od Kent Backdrop, ja je w tej chwili rozwinę i zamocuję na cestancie. Słuchajcie, to hop! Jak mówiłem, z drugiej strony jest taka drewniana beleczka i ja kompletnie centralnie po środku tej beleczki mam ołówkiem, prawdę mówiąc, zrobiony taki ślad, że wiem, że w tym miejscu jest środek i dzięki temu, że wiem, że tutaj jest środek, teraz Wam zniknę, podniosę do góry, zakręcę super klampa. Jak widzicie, to się łapie dosyć prosto i to już jest zamocowane. Ja w tej chwili po prostu podniosę do góry. Boże, zrobili nam przemeblowanie w ten studio i nie ma lustra, przy którym można się przywitać, ale my to zaraz naprawimy. Słuchajcie, dla mnie bardzo ważną rzeczą jest, byście poznali też moją drużynę, dlatego że zdjęć tak jak ja robię, sesji tak jak robimy, nie byłbym w stanie zrobić sam. Więc mnie znacie, bo w kółko mnie widzicie, Mateusza też często ze mną widzicie na różnych sesjach czy festiwalach. Dzisiaj naszą modelką jest Iryna i szefowa przedsięwzięcia Małgorzata. Mówiłem, że tematem dzisiaj jest niebieski. Iryna ma niebieską sukieneczkę, ale mówi tak, jak chwilkę wcześniej przyszła. Zaczynamy się przygotować. Dobra, wracamy do roboty. Zaczynamy robić zdjęcia. Modelka jest już na planie, jest w odpowiednim miejscu, tło za modelką świetnie wygląda. Modelka ma swoją niebieską sukieneczkę, za chwilkę to zobaczycie, a my teraz musimy zrobić coś, co się nazywa czarną klatką albo najważniejszym zdjęciem na sesji. Kiedy zrobię teraz zdjęcie aparatem ustawionym do pracy z lampami błyskowymi, ale nie włączę tej lampy błyskowej, no to spodziewam się, że to zdjęcie, które zrobimy, będzie kompletnie czarne. Będzie kompletnie czarne albo będzie na nim widać tam ledwo co, i właśnie o to nam chodzi, dlatego że potem będziemy budować własne światło za pomocą lampy błyskowej i paru dodatkowych akcesoriów. Dobra, ja w tej chwili włączę nagrywanie ekranu, żebyście od razu widzieli to, co będziemy robić, i zrobimy czarną klatkę, dobra? Włączę sobie nagrywanie ekranu, okej. Jak mówiłem, zrobimy teraz zdjęcie aparatem ustawionym do pracy z lampami błyskowymi, ale bez nadajnika, czyli po prostu lampa nam nie błyśnie. Ja zrobię teraz Irynie zdjęcie i słuchajcie, na tym zdjęciu spodziewam się, że Iryny widać praktycznie nie będzie. Sprawdźmy, czy moje przewidywania są słuszne. I teraz tak, my tutaj mamy troszeczkę dużo światła po to, żeby było widać po prostu to, co robimy, ale jak widzicie, no gdzieś tam Iryna nam majaczy. Może się okazać, że bo mamy ustawione ISO 100, być może zaraz zrobimy ISO 50, ale zobaczcie, że faktycznie nasza modelka tam z tyłu jest, tyle że jest niedoświetlona cztery przysłony. I to w zasadzie powinno wystarczyć, ale dla pewności możemy zmienić ISO aparatu na 50 albo zwiększyć przysłonę, ale nie chcę zwiększać przysłony, bo nie po to dzisiaj fotografujemy takim wielkim misiem, żeby mu zmieniać przysłonę, przymykać przysłonę, więc po prostu przymknę mu ISO do 50, zmniejszę ISO do 50 i w tej chwili będziemy mieli 1/200 część sekundy, jeżeli chodzi o czas łapnięcia migawki, przysłonę f2.8 i 50, ISO 50. Zrobimy jeszcze jedno takie zdjęcie. Raz, dwa, trzy. I na tym zdjęciu nie widać absolutnie nic. I teraz jestem zadowolony z mojej czarnej klatki. Oczywiście modelka jest, aparat jest tak ustawiony, że nawet nie złapał ostrości, ale modelka jest i mamy czarną klatkę. Więc w tej chwili zrobimy zdjęcie z lampą błyskową, żebyśmy zobaczyli, jaka będzie różnica. Jak mówiłem, dzisiaj posługujemy się taką bardzo, bardzo małą lampką Profoto. Jest to Profoto A2, taka lampka wielkości puszki do Coca-Coli, takiej 0,33. Posłużymy się też nadajnikiem, który nazywa się Connect Pro. Ja założę teraz ten nadajnik. Iryna. O, ja sobie stanę tutaj.
Raz, dwa, trzy. I teraz. Słuchajcie, nawet mając modelkę tej urody, jak widzicie, twarde światło ma tą zaletę, że wyciąga każdy detal, każdy szczegół. I prawdę mówiąc, to wygląda zjawiskowo, to wygląda świetnie, tylko nie o takie portrety dzisiaj nam chodzi. Przypuszczam, że też nie o takie portrety będzie chodzić Wam. I teraz, mówi się o tym, że żeby światło było miękkie, należy użyć dyfuzora, tak? No więc słuchajcie, my zaraz na tą lampę założymy dyfuzor i zobaczymy, jaka będzie różnica pomiędzy lampą bez dyfuzora, a lampą z dyfuzorem, dobrze? I sami sobie ocenicie, czy założenie dyfuzora na lampę załatwi sprawę i po prostu pomoże nam rozwiązać problem. Kiedy staję za tym stolikiem, czuję się troszeczkę jak magik i dzisiaj faktycznie będzie troszeczkę tego magicznego elementu, dlatego że w tymże pokrowcu jest dyfuzor o średnicy 82 cm. To jest, tak jak Wam mówiłem na sam początku, to jest Blenda Halo Compact. I teraz, taki zestaw składa się z trzech elementów. Okrągłej obręczy, która jest składana do tej postaci, dyfuzora i takiej śrubki przelotki, której użyjemy albo nie, zaraz zobaczymy. I teraz, w jaki sposób należy się za to zabrać za składanie? Otóż słuchajcie, to jest taka rzecz, nie powiem, że ona się składa sama, prawda? Ale to są takie małe kawałeczki, jak to nazwać, to są rurki, które są połączone wewnątrz takim sznureczkiem, gumeczką i słuchajcie, one w wielu momentach wskakują same, ewentualnie przy niewielkiej pomocy z mojej strony. Oczywiście, wiecie, powinienem to siąść normalnie w ten sposób, poskładać, ale chcę Wam pokazać, że no cóż, to jest takie dosyć sprytne urządzenie. I teraz mamy obręcz, ona ma tutaj taki ząbek, ja sobie tutaj nagnę. Dobra. I to jest obręcz, na którą teraz będziemy zakładać dyfuzor. Tutaj muszę sobie docisnąć. Dobra, to jest obręcz, zobaczcie, to jest obręcz i ta obręcz ma uchwyt, a w tym uchwycie jest gwint. I z tego będzie można skorzystać, bo za pomocą tego gwintu będziemy mogli tą obręcz razem z dyfuzorem, który zaraz założymy, będziemy mogli to gdzieś przyczepić, postawić i w przeciwieństwie do tych wszystkich takich dyfuzorów, które są wewnątrz Blend 5 w 1, to jest sztywne i to będzie trzymało formę. I teraz mamy obręcz, na to mamy obręcz i na tą obręcz założymy, słuchajcie, dyfuzor. Ale zanim założymy ten dyfuzor, nie, dobrze, mamy obręcz i na tą obręcz założymy dyfuzor. Tą obręcz zakłada się, ten dyfuzor zakłada się za pomocą takich żabeczek i nie jest to jakaś specjalnie trudna operacja. Po prostu na obwodzie dyfuzora są takie plastikowe uchwyty, które trzeba nakierować na tą naszą, o tutaj ma to, gdybyśmy to pokazać. Hop. Żabeczka wchodzi, żabeczka po żabeczce. Wiecie, w momencie, w którym się nie staracie, żeby to było widać na wideo, to oczywiście robi się szybko i sprawnie, ale jak zawsze wszystko, co się robi na live, to musi zająć troszkę więcej czasu niż zwykle. I za chwilkę przyłożymy ten dyfuzor bardzo blisko naszej lampy, dlatego że ideą byłoby zrobienie samego dyfuzora do naszej lampy. I wy się oczywiście, a przynajmniej większość z Was już się domyśla tego, że przyłożenie dyfuzora do samej do lampy nie bardzo polepszy jakość tego zdjęcia, ale zrobimy taki eksperyment. Ja sobie tutaj przycisnę. Zrobimy taki eksperyment i będziemy wiedzieć. Tak jak powiedziałem, to jest blenda, która jest sztywna. Tą blendę można przykręcić na statyw, postawić w ten sposób i na przykład, nie wiem, zasłonić modelkę od światła słonecznego. Tą blendę będzie można też pochylić i albo światło słoneczne, albo na przykład światło lampy błyskowej też będzie można przez to przepuścić. Ale w tej chwili ja poproszę którąś z moich asystentek i zrobimy tak, że Małgosia podejdzie, przytrzyma, wyłączę pilot, przytrzyma mi blendę przy samej lampie, dzięki czemu mamy pewność, że głowica naszej lampy jest zasłonięta dyfuzorem, tak? Irna, gdybyś była tak miła i byś stanęła w tym samym miejscu, gdzie wcześniej, Małgosiu, czy ja mogę Cię pomysł poprosić? Gdybyś to złapała sobie i przysunęła tak, żeby po prostu dotknąć. O tak, dobra. A ja zrobię zdjęcie. Oczywiście nie zmieniamy żadnych ustawień aparatu. O, właśnie tak. Małgosiu, troszeczkę na prawo. Dziękuję Ci. O tak. Iryna, raz, dwa, trzy. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję. Bo ja to od Ciebie odbiorę. To odłożę. I teraz, to jest zdjęcie, które zrobiliśmy przed chwileczką. I to jest lampa z założonym dyfuzorem. Kiedy porównamy sobie te dwa zdjęcia obok siebie,
To prawdę mówiąc, oprócz różnicy w kolorze, bo dyfuzor jak każdy materiał, który przepuszcza światło, nadaje troszeczkę temu błysku swojego koloru. Więc jak widzicie, tutaj po prawej mamy zdjęcie troszeczkę cieplejsze, a tu po lewej mamy zdjęcie po prostu gołym palnikiem. I owszem, po lewej stronie mamy troszeczkę więcej tych takich błyszczących punktów. Amerykanie na to mówią highlights, ale generalnie chodzi o błyszczące punkty. Jeśli chcecie robić makijaże, znaczy jeśli chcecie robić fotografię makijażu i jest to wymyślny błyszczący makijaż, no to ostre światło, jak widzicie tutaj, jest do tego po prostu stworzone. Ale jeżeli chcielibyśmy stworzyć taki gładszy portret, no to przysunięcie dyfuzora na mały palnik niestety nie załatwia sprawy i obawiam się, że tu nie chodzi o to, że żeby uzyskać miękkie światło, trzeba założyć na lampę dyfuzor. Chodzi o to, że trzeba to źródło światła powiększyć i my to właśnie w tej chwili zrobimy. My się oczywiście posłużymy się tym halokompaktem i spróbujemy go umieścić w pewnej odległości od lampy, dzięki czemu lampa, która będzie błyskać, światło lampy, która będzie mniej więcej w tym miejscu, ono zanim dotrze do dyfuzora, ono się troszkę rozejdzie na boki i wtedy oświetli nam praktycznie całą powierzchnię dyfuzora. I wtedy z drugiej strony źródłem światła już nie będzie palnik lampy błyskowej, tylko będzie to ta powierzchnia. Dyfuzor halokompakt ma minus 2 EV, jeżeli chodzi o przepuszczanie światła, to znaczy jest to, jak widzicie, jest to dosyć gęsty dyfuzor, zdejmuje 2 EV światła, to jest naprawdę dużo, ale dzięki temu to rozproszenie tego światła będzie naprawdę nieźle. I my do zamocowania tego halokompaktu użyjemy naszego drugiego superklampa i użyjemy narzędzia, o którym Wam mówiłem na samym początku. To będzie Manfrotto Magic Arm. I teraz tak, Mateusz, wiesz co, gdybyś mógł to pokazać, bo to jest fajna rzecz. Magic Arm składa się z dwóch ramion, z dwóch głowic i takiej śruby. Oczywiście to narzędzie, to akcesorium występuje w co najmniej 10 różnych wersjach, ale generalnie działa to tak, że jeżeli rozkręcimy ten uchwyt, wtedy możemy tym dowolnie poruszać, tak samo możemy swobodnie poruszać tymi małymi głowicami. I w momencie, kiedy sobie to ustawimy, jedną głowicę zamocujemy super klampem do cystandu, tutaj przyczepimy blendę i kiedy już sobie to ureguluję, ja sobie to docisnę i wtedy ani głowica się nie drgnie, ani ona się już nie schodzi. I dlatego to się nazywa Magic Arm, bo to jest taka rzecz, którą ustawiasz, w którym miejscu chcesz, dokręcasz i to trzyma. Zaraz zobaczycie, czy trzyma, czy nie trzyma. Dobra, cała operacja przyczepienia blendy za pomocą ramienia Magic Arm do cestandu dobiegła końca. Nie będę Wam pokazywał szczegółów, ale już wiecie, jak się za to zabrać. I teraz robimy tak, że całość tego urządzenia podniesiemy do góry. Poprosimy naszą modelkę, gdyby była tak miła i po prostu stanęła w tym samym miejscu, co wcześniej. I my jej teraz zaświecimy, słuchajcie, zaświecimy troszeczkę innym patternem. Wcześniej świeciliśmy je z boku i ten cień był taki boczny, w sensie troszeczkę Rembrandt, a w tej chwili zaświecimy patternem, to znaczy nasza modelka stoi tutaj, centralnie przed nią będzie światło i to jest układ, który ja absolutnie uwielbiam i ten układ nazywa się Paramount albo Butterfly. Butterfly pamiętacie oczywiście, bo się cień pod noskiem powinien sprawiać wrażenie, że to są skrzydełka motyla, ale ja bardzo lubię określenie Najbardziej lubię określenie Paramount. Ja sobie muszę spojrzeć, czy to wszystko jest centralnie. To, że ta blenda jest troszeczkę pod kątem, w niczym to nie przeszkadza. Gdyby był to Beauty Dish z gridem, to wtedy centrowałbym bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie, a w tej chwili mam po prostu światło, które powinno być miękkie. Na ile jest miękkie? Sprawdzimy. Podchodzę, gdybyś mogła tylko właśnie tą samą pozycję, co wcześniej. Sobie tutaj przyceluję. Prosto w obiektyw. Raz, dwa, trzy. Pokażę Wam teraz dwa zdjęcia. Pierwsze i to, które zrobiliśmy przed chwilką. Owszem, zobaczcie, już nie ma tu tych odblasków, nie ma tych błysków. To już nie jest, mówię o zdjęciu po prawej, to nie jest zdjęcie, które jest twarde. To światło jest miękkie, a to światło jest miękkie dlatego, że najpierw świeciliśmy tej wielkości żaróweczką, a teraz mamy 82 czy 85 cm dyfuzor. W tej chwili musimy zrobić tylko to, by za plecami modelki nie było widać cienia, więc teraz to poprawię i zrobimy zaraz kolejne zdjęcie. Zróbmy zdjęcie.
Hop. Raz, dwa, trzy. I to jest zdjęcie, na którym za plecami naszej modelki już nie ma cienia. Zobaczcie, poziom detalu w oku, catchlight, to wszystko wygląda pięknie, to wszystko nagle zrobiło się gładkie. Dla tych, którzy się zastanawiają, czy warto nosić ze sobą i fotografować 105 Art, to szkło ma swoją wymowę. Nie tylko w swojej wartości po prostu finansowej, ale też w wadze, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Za to jakość obrazka, jaka powstaje, jaki powstaje, no to jest świetne, to jest po prostu świetne. I teraz. Moglibyśmy zrobić kilka takich zdjęć, my w tej chwili zrobimy kilka takich zdjęć po to, żeby mieć takie zdjęcia, a potem dołożymy jeszcze jeden element, który jest bardzo, bardzo ważny w przypadku zdjęć takich glamurowych, troszeczkę beauty, to znaczy rozbijemy cienie pod brodą. Bo tutaj widzicie, mamy jedno źródło światła, a skoro mamy jedno źródło światła, to wiadomo, że pojawią się cienie. Więc żeby pozbyć się cieni, pod brodą modelki ustawimy triflektor, czyli trzy płaszczyzny odbijające. Ale teraz zrobimy kilka zdjęć Irynie, poprosimy, żeby swobodnie zapozowała i Iryna jest bardzo doświadczoną modelką. Wiesz co, jak mi lampa błyśnie, robimy zdjęcie, zmieniasz pozę, wiesz o co chodzi, prawda? Zrobimy kilka dosłownie takich zdjęć. Uwaga, raz, dwa, trzy, pyk. Pyk, 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 jeszcze raz, pyk. Słuchajcie, każde z tych zdjęć się nadaje. Każde z tych zdjęć się nadaje, one wyglądają nieźle. Teraz użyjemy triflektora i te zdjęcia będą wyglądały jeszcze lepiej. Ostatni element naszej układanki, czyli triflektor. Tak jak mówiłem, w kuferku, ważna rzecz, od razu, zanim jeszcze wyjmę to, co jest w środku, triflektor razem z tymi blendami i z uchwytem waży 1,20 kg. W zasadzie kilo 25, to znaczy jest to lekka rzecz. I ten triflektor mieści się w boczną kieszeń, tu na wierzchu naszego kufra Avenger, więc to jest taka rzecz, którą po prostu można ze sobą wziąć i każdy może to przenosić, bo to jest lekkie. Może nie jest to, nie wiadomo jak bardzo intuicyjne do otwierania, do zakładania, ale po zapoznaniu się z tym myślę, że żadne z Was nie będzie miało problemu. Za to jest to po prostu bardzo lekkie i za chwilkę zobaczycie, jak bardzo efektywne. W środku jest tak. W środku są trzy panele i ta wersja, o którą ja poprosiłem Manfrotto do testu, to jest taka wersja, która z jednej strony panele są srebrne, a z drugiej strony one są srebrno-złote. Czyli one nie są ani srebrne, ani złote i to się nazywa Sunfire, czyli taki, wiecie. Ja sobie te panele tutaj otworzę od razu, wszystkie trzy. To są trzy identyczne panele. To są trzy identyczne panele. I drugi element całego systemu to jest rama, na której będziemy te panele mocować. I teraz tak, pozwolicie, że ja to odłożę na bok, dobrze? To odłożę na bok i teraz zrobimy tak. To, jak oczywiście się domyślacie, jest uchwyt na statyw, więc będziemy to robić w ten sposób. A tutaj mamy trzy pręty i na każdym z tych prętów mamy takie gumowe, jak to nazwać? Gumowe uchwyty z pewnym wzorkiem, takim, z takim ząbkiem. I oczywiście w te uchwyty zamocujemy nasz triflektor. Oczywiście, gdybym to postawił na statywie albo nie starałam się tego wszystkiego pokazywać, no to jest dużo, dużo łatwiejsze do obsługi, a tak może to wyglądać, że to jest jakiś problem. Ale nie, słuchajcie, to nie jest problem, tylko... tylko trzeba się zobaczyć, co się z tym robi. Ja sobie to przykręcę. Dobra, i to jest w zasadzie rama naszego triflektora. Jak się domyślacie, pomiędzy te gumeczki wejdzie jedna płaszczyzna, pomiędzy te gumeczki wejdzie druga i pomiędzy te gumeczki wejdzie trzecia. I tak jak Wam mówiłem, każdą z tych płaszczyzn, każdą z tych blend będzie można w oddzielny sposób pochylać albo na przykład jedną wyłączyć. Gdybyście chcieli mieć rozbity cień pod brodą modelki, mocne oświetlenie od ucha aż po głowę, a na przykład z jednej strony czegoś nie potrzebujecie, bo albo chcecie mieć większy kontrast, albo nie wiem, tu możecie zobaczyć na przykład białą blendę. Bo oczywiście w przypadku triflektora, jak zawsze, te blendy są srebrne, białe, biało-złote i pewnie jeszcze jakieś inne. Dobra. Żeby zamocować triflektor, wymagany jest statyw. To jest statyw, który wygląda na bardzo mały, to jest taki statyw, który można wsadzić do plecaka, ale jak się zacznie go rozkładać, to on przestaje być taki mały.
i finalnie ma 1,90 m. Jakbym dokręcił. Finalnie może mieć 1,90 m. Oczywiście zdajecie sobie sprawę z tego, że to nie jest statyw, na który można założyć nie wiadomo jaki ciężar, bo nie po to się są takie statywiki, ale to, co my tutaj zrobimy, będzie po prostu absolutnie wystarczające. Tutaj założymy nasz statyw, tak jest. Musimy pomyśleć, gdzie będziemy go stawiać przed modelką. Tutaj sobie dokręcę, żeby mi tam już nic nie jeździło. Dobra. I teraz widzicie, w momencie, w którym mam już zamocowaną tą ramkę na statywie, jest mi dużo łatwiej się tym posłużyć. I teraz tak, żeby zamocować te panele, my będziemy używać strony srebrno-złotej, to znaczy sunflower. Trzeba nagiąć troszkę uchwyt gumowy, jednej z drugiej strony. I to jest zamocowany panel. To samo zrobię po lewej stronie, to znaczy nagnę tutaj, otworzę, to zamocuję po drugiej. I to będzie panel, który będzie świecił mi tutaj. O. Sobie go ureguluję od razu pod siebie. I to samo z tej strony. Odchylam ząbek. Wkładam. Działa. Dobra. Nie wiem, jak ja wyglądam, ale Iryna na pewno będzie wyglądała lepiej. Sobie dopracuję. Dobra. I to jest, słuchajcie, to jest triflektor, czyli trzy płaszczyzny, które będą odbijały nam światło pod brodę naszej modelki. Teraz poprosimy naszą modelkę, żeby sobie stanęła i zajęła to samo miejsce, w którym była wcześniej i zobaczymy, jak to będzie, na ile skuteczny jest nasz wynalazek, jak to zadziała. Irynka, widzisz to, że będziesz miała teraz troszeczkę mniej miejsca, dobrze? Ja będę robił takie troszeczkę, może nawet węższe kadry. To dobrze się składa. Akurat tak się składa, że mamy 105 mm, więc z tymi węższymi kadrami będzie łatwo. Sprawdzimy, czy lampa mi nie usnęła. Wiesz co, poprosiłbym Cię, żebyś przyjęła tą pozę, którą miałaś na samym początku. O, właśnie tak. Co prawda tej drugiej rączki już nie będę widział, więc podejdę bliżej do Twojej buzi, ale to będzie wyglądało tak. Pach! I słuchajcie, teraz porównamy zdjęcie pierwsze, zdjęcie trzecie, znaczy drugie i zdjęcie trzecie. I teraz tak, po lewej widzicie zdjęcie, gdzie Iryna była fotografowana po prostu gołym palnikiem. Goła lampa, piękne, ostre światło, no ale to takie światło, wiecie, no Iryna dobrze wygląda, nie? Iryna, na drugim lampie, znaczy na drugim zdjęciu mamy już lampę przepuszczoną przez dyfuzor, i to jest światło miękkie, to już jest po prostu światło miękkie. Zobaczcie, o ile na pierwszym doskonale widać, gdzie jest światło, gdzie jest cień, tak jak tutaj, tak samo pod nosem, to po prostu świetne, takie bardzo teatralne, bardzo dramatyczne światło. A na drugim zdjęciu mamy już płynne przejście pomiędzy światłem i cieniem. Zobaczcie, dzięki temu, że Halo Compact ma minus 2 EV, to znaczy jest to dosyć gęsta blenda, czyli gęsty dyfuzor, zachowuje się prawie tak jak podwójna warstwa dyfuzoru w softboxie. Oczywiście nie aż tak, ale prawie tak. Zobaczcie, że przejście pomiędzy cieniem pod brodą, a do światła na szyi jest miękkie. No i oczywiście trzecie zdjęcie, gdzie dołożyliśmy nasz triflektor. No cóż. Ja je wezmę oddzielnie, bo ona na to zasługuje, żeby je pokazać oddzielnie. I teraz wrócimy jeszcze raz do tej kwestii, na ile ostry jest Sigma Art 105 1.4. Jest świetny. Mam nadzieję, że to widzicie. Ja te zdjęcie oczywiście wrzucę na swój blog, więc będziecie mogli poglądać. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, jak wygląda catchlight w oczach. Nie każdy lubi więcej niż jeden catchlight w oczach, ale to jest dla mnie taka duża, duża ciekawostka, dlatego że są tacy fotograficy, którzy twardo będą twierdzić, że catchlight, czyli odbicie w oku modelki, powinno być tylko jedno i ono musi być okrągłe, dlatego że tylko wtedy jest naturalnie, bo wiecie, bo słońce jest tylko jedno i jest okrągłe. I ci sami fotograficy, którzy mówią, że catchlight wokół powinien być jeden, bo tylko jedno słońce i okrągłe, oni potem wychodzą w plener, jak tylko widzą słońce, to chowają modelkę w cień, bo nikt normalnie nie fotografuje w pewnym słońcu, więc gdzie ci fotograficy mają okazję zobaczyć te okrągłe catchlighty od słońca? Nie wiem, ale cóż. Ja przyznam się, bardzo lubię, jak jest wiele rozmaitych catchlightów. I tak jak w tym przypadku, to wygląda po prostu bajecznie.
Bardzo mi się to podoba. I my teraz porobimy, słuchajcie, my teraz porobimy troszeczkę więcej zdjęć po to, żebyśmy mieli materiał, którym będziemy się mogli z wami podzielić. Więc do roboty. Cześć, zostań tam, Mateo. Iruna, poproszę cię taką pozę z tą, z tym serduszkiem, bo ty to fajnie robisz. Z takim serduszkiem. O, właśnie. Bardzo ładnie. Bardzo wam dziękuję. No właśnie. Zespół jest ważny. Słuchajcie, po przemeblowaniu w ten studio nie mamy możliwości podejść wszyscy do lustra. Ale tak, to jest wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że już nie będziecie mówić o tym, że miękkie światło jest wtedy, kiedy przed lampę założymy dyfuzor, bo to nie jest prawda. Miękkie światło jest wtedy, kiedy źródło światła jest duże, czyli na przykład jak postawimy dyfuzor pół metra, czy tam 70 cm, jak mamy teraz. Będę wam wdzięczny za waszą wdzięczność. Pamiętacie, like, sub, dzwonek. Możecie to zrobić w tej chwili, bo my będziemy powolutku kończyć. Link do wpisu ze zdjęciami, które dzisiaj zrobiliśmy, z tym schematem, z symulacją 3D, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Pięknie wam dziękuję, tymczasem i do potem. Słuchajcie, mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na to, że dzisiaj nie posłużyłem się światłomierzem. To chyba pierwszy raz od 2 lat nie wyciągnęliśmy naszego sekonika z pokrowca, bo on oczywiście z nami jest, ale dzisiaj nie czułem w ogóle potrzeby go używania. Dlaczego tak, a nie inaczej? Otóż ja z lampami Profoto zaprzyjaźniam się prawie 1,5 roku, dlatego że 1,5 roku, kiedy w czerwcu kupiłem sobie Canona EOS R5, okazało się, że on z lampami, którym wtedy się posługiwałem, ten konkretny aparat, który kupiłem, żeby mieć lepsze zdjęcie, okazało się, że ma problem z tamtymi lampami i błyskawicznie do dużej komercyjnej roboty, po prostu dzięki uprzejmości Profoto Polska, wypożyczyłem 3 lampy B10X. I słuchajcie, sesję za konkretny pieniądz, 17 stanowisk, ponad 30 osób, zrobiliśmy w trybie TTL. I z tamtego dnia nie błysnęło nam, znaczy przyniosłem do domu 2 zdjęcia, które nie błysnęły. Jedno zdjęcie by nie błysnęło, nie wiem dlaczego, a drugie zdjęcie nie błysnęło, bo lampy zapomniałem włączyć, a zrobiliśmy przerwę obiadową. I ja muszę to powiedzieć, zresztą Boże, co ja będę mówił? Widzieliście, dzisiaj robiliśmy zdjęcia gołą lampą, znaczy lampą z gołym palnikiem. Robiliśmy zdjęcia z lampą przysłoniętą dyfuzorem, a potem odsunąłem ten dyfuzor metr do przodu i robiłem cały czas w trybie TTL za pomocą narzędzia Connect Pro. I czy ktoś z was zwrócił uwagę, te zdjęcia są powtarzalne, te zdjęcia są dokładnie tak jak trzeba. I to jest taki wyznacznik między innymi, bo umówmy się, wszyscy o tym wiemy, że Profoto kosztuje naprawdę sporo pieniędzy, ale są ku temu takie przesłanki. I to, że te rzeczy są ładne, to jest tylko jedna z tych przesłanek. Druga rzecz to jest po prostu to, jak one się zachowują w pracy. I dzisiaj mieliście okazję to zobaczyć.